Siemanko wszystkim, ja nazywam się Dawid i witam was w kolejnym odcinku, w którym przedstawię wam nowego modzika, a może to nie jest modzik, tylko po prostu składy, które możecie sobie wrzucić i będą to te aktualne składy na sezon 22-23, w którym piłkarze, którzy zmienili swoje barwy na inny klub, są tutaj potransferowani. Więc jeżeli je sobie pobierzecie i wrzucicie do siebie do FIFA, no to będziecie mieć te same składy. Ale może na początek zaprezentuję wam, co tutaj się pozmieniało. No jak sami widzicie, jest tutaj paru zawodników przetransferowanych i jest ich naprawdę dużo. Ja nie wrzuciłem tutaj wszystkich, wrzuciłem tych takich najgłośniejszych, którzy przechodzili do danego klubu, albo tacy bardziej medialni zawodnicy, niż na przykład tam transfery z jakichś niższych lig albo klubów, które za bardzo nas nie interesują, chociaż też tak tacy zawodnicy się tutaj znaleźli, jak sami możecie zauważyć. Ale starałem się tutaj teraz na potrzeby tego odcinka wybrać takie najgłośniejsze te transfery, więc nie wszystkie transfery, które się odbyły, które są w tym modzie w ogóle, są tutaj przedstawione, ponieważ za bardzo nie interesuję się takimi średnimi zespołami i nie śledzę tak dogłębnie tego okienka transferowego. Patrzę tylko właśnie na te najgłośniejsze transfery, jak na przykład transfer Roberta Lewandowskiego, Sadio Mane i tak dalej, no to te transfery ogarniam, więc chciałem wam je przedstawić tutaj. No i co, tak to tutaj wygląda. Macie naprawdę dużo tych zawodników potransferowanych, więc teraz może przejdźmy do tego, jak zainstalować tego moda, jak zainstalować te składy, bo modem tego chyba nie mogę nazwać. Tak więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. A więc pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest pobranie po prostu tych składów. Pobieramy je z tej strony, link oczywiście będziecie mieć w opisie. Dodatkowo musicie mieć jeszcze zainstalowanego WinRara, żeby w ogóle rozpakować te pliki, więc musicie sobie też go pobrać. No i obojętny gdzie, wypakowujecie te pliki, one mi się tutaj wypakowały. Teraz przechodzimy do folderu FIFA 22, następnie do settings i tutaj wrzucamy nasze składy. Ja już je mam wrzucone, więc ich nie będę tutaj dalej wrzucał. I to jest cała instalacja poza grą, a teraz przechodzimy do gry i pokażę wam, jak to tam jeszcze dokończyć, żeby to wszystko działało. No i na sam koniec, kiedy jesteśmy już w FIFA, trzeba te składy po prostu wczytać. Jak widzicie, ja jeszcze tutaj jestem na modzie European Expansion Patch. Link znajdziecie w opisie, jak zainstalować tego modzika i co on tam w ogóle daje, bo naprawdę jest przekozacki. Jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. A my teraz tak, przechodzimy, oj, zgubiłem się, dobra, jesteśmy tutaj, przechodzimy teraz do konfiguracji, następnie trzeba przejść do profilu i wczytać te składy, które wrzuciliśmy, a są to składy te zaktualizowane przez Sidausa XD i po prostu klikamy w nie, one są już wczytane i teraz przechodząc do tworzenia nowej kariery, trzeba użyć obecnych składów, nie możemy pobrać tych najnowszych, ani użyć składów początkowych, ponieważ pobranie najnowszych, no to gra pobierze te, które domyślnie ma ustawione teraz jako najnowsze i sobie je pobierze, natomiast kiedy użyjemy tych obecnych składów, to są właśnie te składy wczytane, więc używamy obecnych składów i przechodzimy dalej i tutaj już potem sobie wybieramy klub i tak dalej i mamy tych zawodników przetransferowanych. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i sami widzicie, jeszcze tutaj na sam koniec dodam nowe stroje, takie FC Barcelony, tam stroje Juventusu, Atletico Madryt i to będzie kolejny mod, który wam przedstawię, jak zainstalować te stroje, skąd je w ogóle wziąć, bo no te stroje teraz Barcelony, które są, już powoli się przejadają, bo ta FIFA się kończy. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj pyka, to jest takie fajne odświeżenie giereczki. Więc no niedługo jeszcze wrzucę kolejny odcinek, jak zainstalować te stroje. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia.